Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zabieram Was na wyprawę na targi motocyklowe we Wrocławiu. Właśnie zaparkowaliście samochód w podziemnym parkingu, który znajduje się zaraz przy hali. Parking niestety płatny w granicach 9 zł za godzinę, ale przynajmniej mają dużo miejsc. Tu jest prawie 300 miejsc teraz wolnych, więc spokojnie sobie zaparkowaliśmy i udajemy się w kierunku hali. Miłe, dzisiaj jesteśmy na parkingu. Parking ma 3 poziomy. Jak widzicie, jesteśmy na samej górze. Myśmy zaparkowali w podziemiach. W podziemiach było prawie 300 miejsc wolnych jeszcze. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ten parking zewnętrzny, ten podwórkowy był zajęty. Ja osobiście wolę też te podziemne parkingi, ale jak widzicie, parking jest ogromny i spokojnie nawet dzisiaj w niedzielę, gdzie jest największe oburzenie na hali, można spokojnie sobie zaparkować. Tutaj też na parkingu są takie płatne parkometry. Zwróćcie uwagę, są takie automaty, w których potem parking się opłaca. No i to jest opłata, że samochód osobowy jest 8 zł, styczeń, luty, listopad, grudzień, marzec, kwiecień, 9 zł zapłacimy za parking lub cała doba 90 zł. Tak wygląda i tutaj czytnikiem opłacany. No i jesteśmy przy hali. Jak widzicie, już motocykle tutaj stoją, ludzie na motocyklach poprzyjeżdżali, więc pojedyncze już tu gdzieś zaparkowane, ale to od gości, którzy przyjeżdżają na galę, nie od wystawców. My kierujemy się do wejścia właśnie hali, tej hali. Będziemy za chwilkę oglądać motocykle. Tutaj fajna pogoda dzisiaj dopisała, jak widzicie. Ładne niebieskie niebo. Będzie się fajnie spacerowało. No i to się nie dziwię, że trochę tych motocykli przyjechało. Bo osobiście, jeżeli chodzi o właśnie przejazd tutaj na to motocykle, jak widzicie, nie ma problemu zaparkować. Można zaraz przy hali sobie zaparkować. Większy problem jest z samochodem, ale to też, jak mówię, my stoimy zaraz przy hali i było prawie 300 miejsc wolnych. Mimo, że targi się zaczęło o godzinie 10, my jesteśmy o godzinie 11, to miejsca parkingowe udało się bez problemu znaleźć. A tutaj właśnie kilka używanych motocykli od osób, które przyjechały na targi. O, tu jest wejście. Triumph Tiger. Suzuki V-Strom. A tu są food trucki. Można sobie coś zjeść. Ale my w pierwszej kolejności pójdziemy do wejścia, bo chcemy pierw pozwiedzać, co jest. Potem może udamy się zobaczyć, co jest do jedzenia, jak trochę zgłodniejemy przy chodzeniu. A teraz kierujemy się do wejścia. Jak widzicie, jesteśmy przy kasach. Do kas zwykłych jest duża kolejka. Myśmy już się uprzedzili, kupiliśmy bilet online. Z biletami online się podchodzi tutaj do tego punktu i dają nam takie opaski na ręce, z którymi możemy wchodzić i wychodzić właśnie z hali. My teraz przechodzimy przez ochronę i wchodzimy na halę. Jeszcze mamy szatnię, gdzie możemy stawić swoje kurtki, żeby wygodnie nam się spacerowało. No i zaraz nim na halę wejdziemy. Tutaj zwróćcie uwagę, mamy kolejną budkę z naleśnikami, goframi. Już pierwsze wystawy motocykli się zaczynają. No a my zaraz kierujemy się do środka. Chcesz mu kupić? I tu macie małe Miku. Kiedyś na tym jeździłem. Miku Max, Miku Super. Kiedyś jeździłem na Miku Maxie, na mniejszej odmianie od tego. Na wakacjach, na elektrycznym. Bardzo fajna zabawka. Malutka, zwinna. Ten Miku Max jest, znaczy Miku Super jest troszeczkę większy od tego Maxa. W związku z tym, że jedzie troszeczkę szybciej, ten motocykl elektryczny. Jak dobrze pamiętam, to jego prędkości nie są porównywalne do takich 125 silników zwykłych motocykli spalinowych, tak? Jeżeli chodzi o osiągi. Więc naprawdę ciekawy sprzęcik, jeżeli chcecie tanio dojeżdżać. Tutaj znajduje się schowek. Tutaj znajduje się schowek w tym miejscu. Nie ma baku, bo nie ma paliwa. A tutaj jest wyświetlacz, który pokazuje prędkość elektroniczną. Oczywiście standardowo manetki jak w zwykłym motocyklu. Oczywiście nie ma na dole manetek. Hamulce są jak w rowerze u góry. Prawa, lewa ręka. Nie ma skrzyni biegu, bo jest, jak widzicie, silnik elektryczny. Tutaj kolejne skutery elektryczne. Łącznie z samochodzikami. Tutaj się znajdują takie jednoosobowe. To ciężko powiedzieć, czy to jest motocykl, samochodzik, czy motocykl, ale jak widzicie, do miasta z dachem idealne rozwiązanie, jeżeli chcecie dojeżdżać do roboty i nie zmoknąć. Tu jest taki malutki, czteroosobowy nawet, zamknięty, też elektryczny. Stoję przy tym elektrycznym
motorku, o którym będę Wam pokazywałem. Jest to Miku Super, ma 1,85 m wzrostu, a bez żadnego problemu jestem w stanie zająć sobie w miarę wygodną pozycję i nawet nie czuję się jak na za małym motocyklu. Jest to taka fajna zabawka do miasta, fajna zabawka, żeby gdzieś tam sobie dojechać właśnie do pracy w tani, szybki sposób. Można to oczywiście ładować z gniazda w domu. Fotel jest mięciutki, co jest istotne, jak siadają, naprawdę jest mięciutki, więc wygodniej gdzie siąść. Mimo że jest malutki, no to jest dwuosobowy. Tu z tyłu znajdziecie dwie łapki, właśnie na które może pasażer położyć sobie nogi. No i co plus, tak jak mówię, tutaj znajduje się schowek z przodu. Standardowo włączamy zapon na kluczyku. No i jak widzicie, mimo mojego wzrostu, spokojnie tym idzie się poruszać. Czekaj, bo mi się włączyło wcześniej. A przedtem co? Jak widzicie na wstępie, ilość motocykli elektrycznych co roku jest coraz to więcej. Dostaję też takie małe autka właśnie do miasta, żeby móc dojeżdżać panią właśnie elektrycznym. Taki sens elektryków rozumie, czyli małe pojazdy elektryczne, którymi spokojnie można dojechać do miasta, do pracy na krótkie odcinki, to ma sens. Myślę, że elektryczne pojazdy nie mają sensu, jeżeli chodzi o takie długodystansowe, ale takie małe właśnie wozidła to jest super rozwiązanie. A tu fajne rozwiązanie, jest cztery kółka i szybka z przodu. Można poczuć się jak na motocyklu, a jechać na czterech kołach. Dla mnie to jest troszkę zabawne, bo jestem motocyklistą, ale przypuszczam, że osoby, które mają prawa jazdy na B, mogą się spokojnie poruszać i jak nie ma w mieście gdzieś miejsc parkingowych, to tym spokojnie wszędzie dojadą. Tu mamy kolejne motocykle elektryczne Zero. I tu jest na przykład Zero S. No i zasięg jest w mieście 288 km. Pod względem mocy, moc maksymalna 59 koni, prędkość maksymalna 139 na godzinę. No to już na takim idzie pojeździć. Tu jest troszkę większy. Jak to przystało już na erę tych czasów, jest prędkościomierz wszystko elektroniczne, zwróćcie uwagę też na kształt lampy. No i silnik, który już nie przypomina silników spalinowych. Zwróćcie uwagę, że całkiem inaczej to wszystko wygląda niż w zwykłych spalinówkach. Ale takie mamy czasy, napęd jest, jak widać, na pasku. Tutaj też pewnie jest schoweczek jakiś. Tu jest gniazdko ładowania, a tu pewnie u góry będzie schowek do... Tu kolejny DSRX, troszkę większy. No i tu jest zasięg około 288 km. Moc 48 koni. Prędkość maksymalna 180 km na godzinę. No to już wygląda jak pełnoprawny motocykl. Motocyklowe, jak widzicie, Honda też się wystawiła ze swoim nowym samochodem elektrycznym. Tutaj mamy NY1, jakoś oznaczenie, jak widzicie. Chyba zamknięty, więc środka Wam go nie pokażę. O, tu jest wersja chyba spalinowa, ZR-V Sport, nowa Honda. No i tutaj są Tesle. Chyba Tesle. Ten pierwszy rzut oka wygląda. Nie, to jest jakieś nio. O, przepraszam za pomyłkę. Tutaj Hyundai Inyuk 5, jakoś tak się to czyta poprawnie. Inyuk 5. Ciekawy sposób otwierania klamki. Warto zwrócić uwagę, że auto naprawdę nowocześnie wygląda. Takie można powiedzieć jak z filmów o przyszłości. Zwróćcie uwagę na te lampy tylne. Zwróćcie uwagę na tą lampę tutaj właśnie z tyłu, jak one są zrobione. Mocny, duży spoiler na tyle. Ja mówię, te klameczki wysuwające się, one się przypuszczam, że otwierają, jakby auto otwarte troszeczkę inaczej, a w środku
dwa duże wyświetlacze na samym kokpicie i trzy guziki, wszystko sterowane z właśnie z tych ekranów dotykowych. Oto jest Mazda MX-30 REV, to jest hybryda plug-in. Idziemy już na halę, jak widzicie, hala jest pełna sprzętu motocyklowego, kasków, ubrań, gadżetów, zębatek, wydechów, więc jest tego naprawdę dużo. Zobaczymy, ile faktycznie będzie motocykli, bo jak widzicie, kaski i akcesoria są wszędobylskie, czyli jest tego tutaj dużo. Idziemy po kolei. Tutaj mamy kurtki motocyklowe. Nie wiem, czy motocyklowe, bo nie mają żadnego ochraniacza, chyba że takie ozdoby, koszuleczki, gadżety, bluzy. Taka kurtka, około 700 zł cena. I dochodzimy do motocykli. Oczywiście nie mogło zabraknąć hulajnóg elektrycznych. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj takie dosyć duże hulajnogi, nie wiem jak one z parametrami, bo chyba nie ma tutaj napisane, jeżeli chodzi o parametry, ale taka hulajnoga kosztuje około 8000 zł niecałych. Tutaj mamy mniejsze hulajnogi i rowery elektryczne. Oczywiście punkt na kawę, żeby sobie kawkę zrobić. A tutaj znowu Vespa. Ciekawe, czy też w wersji elektrycznej, czy spalinowej. Ale kolor naprawdę ciekawy. No i jak widzicie, stylizowana dalej na stare czasy. No i tu jest akurat przykład pokazany, ale na cenniku są różne modele od spalinowych po elektryczne, w zależności od wersji, która Was interesuje. Montowana odmiana, jak widzicie, elektryczna po oznaczeniu na tylnym butniku. Z tyłu łapka metalowa, chromowana. Tutaj jakiś schoweczek się znajduje. No i zegary proste i czytelne. Wziąłem Vespę w wersji chyba GT, ale warto zwrócić uwagę właśnie na lampę przednią, która obraca się razem z przednim błotnikiem. Specyficzne rozwiązanie. Pierwszy raz takie coś widzę w skuterach. Wysiedla też jest inny niż w tamtej odmianie, którą przed chwilą Wam pokazywałem. Mamy taki duży elektroniczny wysiedlacz właśnie centralnie. No i model troszeczkę większy. Tu jest oznaczenie czysta, więc przypuszczam, że to będzie pojemność silnika, który w nim jest. I tu mamy oznaczenie właśnie GTV, właśnie modelu tej Vespy. Więc już troszeczkę większy, troszeczkę ciekawszy model, ale ta lampa z przodu wygląda naprawdę ciekawiej, dziwacznie. No i tutaj mamy Piaggio 400 HP. Jak widzicie, M23, dwa koła z przodu. Jak widzicie, już rozwiązanie bardzo popularne, dzisiaj bardzo często stosowane. Już skuter taki należący do maxi skuterów, dużo większy niż przykładowo Vespa, którą przed chwilą Wam pokazywałem. Pokażę, dzieci ją obeszły, więc nie siądziemy na nią. Ale widzicie, kierownica dosyć gruba, duża. Na środku duży wysiedlacz centralny. Tu jest Moto Guzzi. Silnik standardowo jak w bokserach, z cylindrami skierowanymi na boki. Moto Guzzi właśnie zawsze tak te cylindry na bok miały skierowane. BMW ma całkowicie na bok, tu mamy je skierowane do góry. Takie troszeczkę inne rozwiązanie, jak widzicie. Podwójna lampa z przodu. To mi się kojarzy z Triumfami. Tu kolejny model Marina. Proszę. Też wysiadacie już wszędzie cyfrowe, już nie ma standardowych zegarów. Aprilia RS660 Racing. Tu zwrócić uwagę, z tyłu miejsca już siedzącego nie ma. Motocykl jest nastawiony stricte na jedną osobę, jeżeli chodzi o właśnie sposób jazdy.
Motocykl mocno sportowy, mocno leżąca pozycja. Widzicie kierownica wręcz wgłębiona, jak patrzy na wysokość baku, który jest i kierownicę, to jest dużo niżej. Wydech wykonany lub stylizowany właśnie na karbon. Tutaj akurat napęd standardowy, jak to w sportach na łańcuchu. Tutaj fajnie wyglądają te przetłoczenia, które idą na baku. No i sama kierownica też jest ciekawie zrobiona. Tak wygląda dosyć solidnie. Mały wysiedlacz na centralnie. Skuter Aprili SR GT replika. Przód dosyć agresywny, jak na skuterek. Kolejna Aprilia. Bardzo malutka, to samo co w poprzedniej. Jak widzicie, z tyłu nie ma miejsca dla osoby siedzącej z tyłu. O, a tutaj motocykl, który mi się podoba pod względem gabarytów i wygody jazdy. Znowu Moto Guzzi, ale zwróćcie uwagę na przednią szybę podnoszoną. Jest wysoka, kierownica jest podniesiona, można dłuższe trasy jechać i nie sprawia to problemu. Stelvio. To samo cylindry wyprowadzone na boki. Pałka była normalna, bo tam miałem. W latach 1300. Ale i znowu mamy akcesoria, kurtki, czapki, wszelkiego rodzaju kufry motocyklowe. No jeżeli ktoś chce swój motocykl doposażyć o jakieś kuferki, nie kuferki, jak widzicie, no to jest tego tutaj dużo, od skórzanych po materiałowe. Na boki, do tyłu, na motocykl, centralne właśnie, wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści właśnie sprzęt, jak widzicie, ciekawie zrobione. Tu mamy kolejne kurtki, bardziej na motocykle sportowe lub właśnie typu jakiegoś rekreacyjnego, turystycznego jeżdżenia. Już mniej skórzane, bardziej takie właśnie materiałowe. Tu jest stanowisko Ducati, na które za chwilę dojdziemy. Teraz mamy stanowisko KTM-a, do którego powoli się będziemy udawać. Zobaczę, co tam KTM ma, ale ludzie, jak widzicie, jest ogrom. Ciężko w ogóle się do motocykli dopchać, zobaczyć. Ja widzicie, ogrywam je tylko tak na razie przejściowo. Mam nadzieję, że za chwilę się tutaj przeluzuje. Wiadomo, wszyscy teraz na początku przychodzą, później szybciej się zbierają, więc myślę, że pod koniec wieczorem powinno być tyle ludzi. Może mi się uda coś lepiej nagrać. Bo teraz, tak jak widzicie, jedyne co nagrywam to plecy od każdych ludzi, bo gdzie się nie obrócę, to ktoś mi przed kamerę wchodzi. O, tak, teraz zejdę w prawo, za mną w prawo. No, tak to niestety wygląda. To już na dzisiaj wszystko w tym odcinku. Film ten będzie podzielony na kilka odcinków, jeżeli chodzi o właśnie relacje z targów motocyklowych, więc zapraszam do zobaczenia kolejnych lub poprzednich, których jeszcze nie zobaczyłeś. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału, bo dzięki temu mój kanał się może promować i mam motywację do nagrywania kolejnych filmów. Dajcie zawsze łapkę w górę, algorytmy to lubią, gdzieś te filmiki się potem więcej wyświetlają, a dzięki temu jeżdżę i nagrywam te filmy właśnie dla Was. Więc subskrypcja, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych moich podróżach.